Radio wnet, .wnet Gościem Poranka wnet jest pan Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Białostockiego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry z Podlaskiego. Rozmawialiśmy przed godziną ósmą z panem Michałem Kołodziejczakiem. Pewno pan zna pana Michała Kołodziejczaka, bo też pan z nim pewno już wielokrotnie rozmawiał. Protest rolników, Unia Warzywno-Ziemniaczana i, i między innymi dwa stwierdzenia, które dotyczyły pana ministra. Po pierwsze, pierwsze stwierdzenie na zakończenie rozmowy. Pan Michał Kołodziejczak powiedział, że pan zrezygnował z produkcji rolnej, bo to się. Panu nie opłacało, że tak pan powiedział w czasie spotkania, to prawda? A pan Michał niestety wkłada mi w usta kilka sformułowań, które przeinacza lub nimi manipuluje. Początkowo myślałem, że to jak w dyskusji zawsze padają różne słowa. Dyskutowaliśmy wiele godzin, więc nie wszystko pewnie każdy zapamiętuje tak samo, ale gdy byłem na spotkaniu. Właśnie tam w powiecie sieradzkim i rozmawialiśmy z rolnikami. Pytali mnie dokładnie o to samo i dokładnie wyjaśniłem swoje słowa. Zresztą możemy je przytoczyć z tamtej rozmowy, bo panowie przecież nagrywali większość tych spotkań. A To powiedziałem wyraźnie, iż byłem rolnikiem, urodziłem się na wsi, prowadziłem gospodarstwo rolne. W momencie, kiedy zostałem wybrany wójtem swojej gminy, znałem, że nie jestem w stanie prowadzić już hodowli i łączyć tych dwóch funkcji, bo e, po prostu rano musiałbym e, zajmować się e, pracą w gospodarstwie, wracać szybko e, z pracy i traciłaby gmina, którą zarządzałem, więc zrezygnowałem z hodowli. E, gdy zostałem starostą swego powiatu, to już i odległość się zwiększyła i zakres pracy. Uznałem, że e, nie jestem w stanie zadbać o pole, bo zawsze przegrywało pole w ten sposób, że musiałem jechać z prawa gminy czy powiatu e, po to, żeby e, być dobrym starostą, bo dobrym wójtem. A pogoda była taka, że można było wyjechać i zrobić na przykład wiosenne prace polowe. Więc no nie byłem już dobrym rolnikiem właśnie z tego powodu, iż stawiałem swoją pracę zawodową za to, do czego mnie ludzie wybierali na pierwszym miejscu. Dlatego dałem ziemię rodzinie. Szwagier zaczął uprawiać moją ziemię, uznając, że będzie to robił lepiej. A ja, jeśli życie tak się potoczy, ewentualnie kiedyś do swojej umiejętności, którą ciągle zachowałem, pracy na roli wrócę. No, ale panie mistrz pan zupełnie to z, przeinaczył, przeinaczył i, i, i doprowadził do. No, Takiego przekazu. Zresztą niech pojedzie, ja go zapraszałem, niech przyjedzie do mojej rodzinnej gminy, porozmawia z ludźmi o opinii na mój temat, e, o tym, e, czy byłem dobrym rolnikiem, czy e, byłem dobrym wujtem, starosną, czy ich dobrze reprezentuję e, w parlamencie. A szwagrowi, co, co szwagier uprawia i czy to e, mu się opłaca? No niestety, szwagier nie żyje od dwóch lat, ale jego y, syn. Y, Tą ziemię ciągle uprawia, uprawia kilkadziesiąt hektarów ziemi w, razem z tymi dzierżawionymi e, i dokupowanymi cały czas e, polami. E, ma dużą hodowlę e, krów mlecznych. E, ciężko pracują pracują od świtu do nocy. E, to jest trudna e, praca. E, e, też narzekają w niektórych okresach, że jest bardzo trudno. Przecież rok 2015 to był rok dla mleczarstwa tragiczny. W tej chwili jest trochę lepiej. No niestety w rolnictwie są ciągłe wahania. Moi sąsiedzi uprawiają ziemię. Mój sąsiad także makrowy. Inny sąsiad w uprawach zbożowych się specjalizuje tu. U nas akurat nie ma obszarów warzywniczo-ograniczych, ale te podstawowe rodzaje produkcji, także świnie. Choć już w mniejszości e, ciągle są e, hodowane. E, pan Michał Kołodziejczak opisał sytuację e, producentów warzyw, owoców, ziemniaków. E, po, pokazał w jaki sposób handel, że, że nie mają dostępu do polskiego rynku zbytu. Pan się z tym zgadza? To jest prawdziwy opis sytuacji? To jest prawdziwy opis sytuacji. My e, od ponad dwóch lat, odkąd jesteśmy w Izlesie Rolnictwa, e, walczymy z tą sytuacją. Wprowadziliśmy pakiet ustaw, który ma ograniczać nieuczciwą konkurencję, wykorzystywanie przewagi kontraktowej. To wszystko w niektórych miejscach zaczyna już działać, ale do tego potrzebne jest jeszcze silne zorganizowanie się rolników. I to nie w celu protestowania, tylko żeby być silnym partnerem do stołu, do rozmów, do negocjacji z handlem, z przetwórstwem. Inaczej sobie nie poradzimy. Państwo oczywiście jest od tego i, i wykonuje te zadanie, wykonujemy te zadanie, żeby y, poprzez akty prawne, poprzez y, wprowadzanie różnych zmian, y, wzmacniać pozycję rolników, dbać o interesy rolników, y, ale też y, rolnicy y, no, muszą y, zacząć się łączyć, muszą współdziałać. Nie może być tak, że y, jak wszyscy uprawiają y, w danej okolicy, bo Polska stała się, troszkę się w tej chwili y, podzieliła w taki sposób, że regiony Regiony wyspecjalizowały się w poszczególnych rodzajach produkcji. U nas na Podlasiu mleczarstwo, pod się razem ziemniaki kapusta, na Wielkopolsce kujawach świnie, czy rzepak, czy zachodnio-pomorskie to uprawy polowe, no więc to się zróżnicowało. Bo kiedyś każdy z nas uprawiał wszystko. Dziś to się zróżnicowało, więc wydaje się, że łatwiej z tym rolnikom porozumieć się, jeśli to jest stosunkowo niewielki. Obszar, znają się wszyscy, porozumieć się i po prostu nie dać się oszukiwać. Pan Kołidziejczak też odwrócił moje słowa. Ja powiedziałem na przykład, że proponowałem pewnej grupie rolników, aby jeśli proponowane są dla nich karygodne, niedopuszczalne i poniżej kosztu produkcji warunki, zagrozili, iż na rok przestaną uprawiać. Dotyczyło to buraków cukrowych, gdzie obowiązują umowy wykontraktacyjne, gdzie podmiot przetwórczy cukrownia, żeby mieć buraki musi przed sezonem zawrzeć umowy z rolnikami. Jedna z cukrowni z obcym kapitałem, nie, nie Polska, nie Krajowa Spółka Cukrowy, w ubiegłym roku zapanowała rzeczywiście bardzo niskie ceny skupu. I wtedy zaproponowałem tym rolnikom, spróbujmy w taki sposób, zagroźmy, że nie będziecie uprawiać za taką cenę. No, ale I wtedy... pan Kołodziejczak chciał mi włożyć, że kazałem rolnikom, żeby nie uprawiali. No to, to zupełnie o czym innym mówimy. E, muszą te negocjacje być twarde. Ale... E, tak jak twardo e, ten obcy kapitał e, wchodził i wpuszczany był łatwo e, tylko, ale wchodził na polski rynek e, i tak jak twardo e, dba o swoje interesy, tak rolnicy powinni zacząć dbać twardo o swoje interesy, e, sięgając nawet po tego typu e, rozwiązania. Ale co mają zrobić z tą asymetrią, o której mówił pan Michał Kołodziejczak, że e, towary z Polski są kontrolowane, tak, mają e, badania, a towary przychodzące do Polski takich badań nie mają, czyli jest asymetria w tym handlu utrudniająca e, polskim rolnikom dostęp do rynku niemieckiego, francuskiego e, czy choćby czeskiego. Jednak e... Ponad 20, prawie 30% polskiej żywności sprzedajemy na eksport. Musimy o tym ciągle pamiętać. To jesteśmy eksporterem, a nie importerem. Także w warzywach. Bilans jest ogólnie, bilans jest dodatni eksportu do importu. Natomiast w poszczególnych grupach jest, bywa inaczej. Niektóre z niektórych rynków Polscy rolnicy byli przez lata wypychani y, in, i y, rzeczywiście y, są, są takie y, segmenty produkcji rolnej, gdzie y, jest to trudne. Natomiast y, jeśli chodzi o kontrole, te kontrole są y, w każdym przypadku podobne. Y, takie same. Y, po wnioskach Unii, po y, wnioskach y, rolników bardzo mocno zaczęliśmy y, kontrolować ziemiaki wjeżdżające do Polski. Inne warzywa wjeżdżające do Polski, no i te kontrole niestety nie potwierdzają tezy o tym, że wjeżdża coś, co nie spełnia warunków, natomiast no, Panowie z y, Unii, y, producenci ziemniaków i kapusty y, u nas w ministerstwie powiedzieli, że są firmy, które sprowadzają nielegalnie, przepakowują i sprzedają to pod y, polską, flagą. polską flagą. Tego typu rzeczy to są przestępstwa y, i, i ścigamy je. Ale gdy poprosiłem o to, żeby nawet anonimowo ci, którzy wiedzą, bo jeśli wiedzą o takich faktach, wskazywali, y, rozumiejąc, że, że mogą się obawiać, y, wskazywali. Nam tego typu firmy, no to odpowiedź padła, że od tego jest państwo, żeby takie firmy znalazło. No I w Polskim, ale na całym świecie w prawie jest taki zapis, że jeśli ktoś wie o przestępstwie i nie informuje, to w tym przestępstwie uczestniczy w jakiś sposób, więc no, takie podejście nie ułatwia nam rozwiązywania problemów, bo wśród dziesiątek tysięcy firm zajmujących się obrotem produktami rolno-spożywczymi, tych nieuczciwych bez współpracy społeczeństwa jest trudniejsze pan, i na pewno trwa dłużej. A czy pan minister zgodziłby się z taką tezą, że ta bitwa o ziemię, bitwa o rolnictwo jest jedną z takich podstawowych w tej chwili podstawowych konfliktów, ekonomicznych konfliktów, które są na świecie? Tak, to jest e, ogromnie e, trudna sytuacja, gdy patrzymy teraz na, nawet na budżet e, zaproponowany przez Komisję Europejską e, na rolnictwo, który jest obcinany, e, Polska się na to nie może zgodzić i nie zgodzimy się, a z drugiej strony e, e, Komisja Europejska i Unia Europejska bardzo e, prze w kierunku otwierania e, rynków światowych. E, Polska nie jest temu przeciwna z zasady, ale nie może być otwierania rynków światowych w taki sposób.

My w Europie nakładamy coraz wyższe obowiązki środowiskowe w zakresie ochrony środowiska, w zakresie jakości produkcji, a jednocześnie negocjujemy z krajami, otwieranie rynków, negocjujemy z krajami, które takich standardów nie mają, nie wymagają. Nie, nie ma, no, pokazały to kraje Ameryki choćby południowej, jaka żywność może wyjeżdżać. Więc no, to, to, była, to jest tego... nieuczciwa koncepcja. No dobrze, dlaczego przyszedł do tego Komisja Europejska? Jaki jest cel w końcu? Ja jestem przekonany, że inne gałęzie przemysłu, które są w krajach wysoko rozwiniętych Europy, dawnej Europy Zachodniej, naciskają na to. Mówimy no, o, wielkich o wielkich koncernach które kupiły Monsanto, 65 e, miliardów... No ja nie chciał tu używać nazw, no bo... robić nie i tak. się, a te Monsanto, te lobbystyczne firmy działają w licach ministerstwa rolnictwa czy nie wpływają na jeśli chodzi o ministerstwo rolnictwa to wpływ na działalność ministerstwa największy ma rada dialogu społecznego w której zasiadają rolnicy i dyskutujemy o sprawach dotyczących rolnictwa ale nie, co do było... rządu nie było rządu który by tak dobrze, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości rozumiał rolnictwo i czuł rolnictwo i chciał pomóc. Ale to jeszcze muszę przyznać. potrzebna ci... jest współpraca, a nie dialog na ulicy, bo z tego dialogu na ulicy nic nie No ale jak człowiek nie, nie, nie czuje, że z tego dialogu, że wynika coś, że coś się dzieje, no to wtedy wychodzi na ulicę. Bo to, to prawda, to... tylko tak jak powiedziałem, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań. Na przykład co do e, oszukiwania. Rzeczywiście w prawie europejskim nie wymagano, aby ziemiak był oznaczony krajem pochodzenia. Nie ma takiego wymogu. E, środowisko rolnicze do tej pory nie podnosiło tego, e, tej kwestii i myśmy ją, jej też nie wprowadzali w prawie polskim. Natychmiast po tych protestach pojawił się już projekt, za chwilę kierujemy go do dalszych prac e, na posiedzenie rządu i parlamentarnych i znakowanie ziemniaków będzie obowiązkowe. Będziemy mieli instrument, żeby tych, którzy przepakowują i znakują e, krajem. Pochodzenia Polska, a w rzeczywistości w opakowaniu są ziemniaki yy, in, z innego kraju, po prostu ścigać. Ale nie ma, podwyższamy kary. Ale nie ma z tego takiego instrumentu, który mógłby. Przymusić wielkie sieci zachodnie do kupowania produktów polskich? Takich instrumentów nie ma? Takich instrumentów wprost nie ma, ale prowadziliśmy bardzo silne rozmowy z przedstawicielami tych sieci, aby zmieniły trochę politykę. Dotyczyło to akurat wieprzowiny i tam się udało osiągnąć taki kompromis. Wcześniej żądały zaświadczeń, że mięso nie pochodzi z terenów, na których w ogóle występuje nawet to zdrowe afrykańskie pomroświn. Dzisiaj odstąpiły od tego typu żądania, że oczywiście muszą spełniać wymagania, musi być to mięso przebadane, ale nie jest dyskryminowane. Co do odwoców i warzyw, możemy też usiąść do stołu, tylko dobrze, gdyby przy tym stole pojawiła się właśnie reprezentacja rolników, reprezentacja branżowa danej branży a więc ziemniaków, kapusty, bo to akurat są te dwa e, produkty, których cena w ostatnim roku spadła dramatycznie. E, pietruszka, jeszcze parę cebula zdrożała, a te warzywa, tych warzyw cena spadła dramatycznie. To na, na e, Powinniśmy spróbować przy tych warunkach, w jakich jest jesteśmy, wymusić na sieciach. Ja tam, ja z pełną prezentacją używam słowa wymusić. E, wymuszenie e, nie musi być niezgodne z prawem. E, wymusić na sieciach e, poważne traktowanie polskich producentów. E, wymusić na pośrednikach, którzy dostarczają do sieci, bo też przecież to nie jest tak, że e, bezpośrednio rolnicy dostarczają do sieci. A z tym rynkiem e, kur, to jest jeszcze gorzej niż sieciami, bo rynek hurtowy też jest prawie zmonopolizowany przez no, jedną więc, firmę, więc która jest, nawet dostarcza do małych sklepików to, towarów. To, to, to jest właśnie ten problem, który w Polsce przydarzył się przez te 30 lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienia handel. to. A, ale jak może zmienić? Tam był kiedyś pomysł ministra skarbu, jak jeszcze był minister skarbu wybudowania polskiego holdingu spożywczego. Z tym coś się zdarzyło, że jest tych wiele takich firm, w których skarb państwa ma jeszcze swoje udziały że to można było wszystko złożyć i można by było zrobić taki koncern z, 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 z spożywco-producencki. Ten pomysł gdzieś jeszcze jest, czy już on... Ten pomysł jest i nie został odłożony, natomiast moment realizacji jest bardzo trudny, bo Główną, e, głównym e, podmiotem, który pozostał w polskich rękach, e, w rękach Skarbu Państwa, jest Krajowa Spółka Cukrowa. Która też ma kłopoty, e, bo są ma, dumpingowe ze względu ceny. względu na dumpingowe ceny, na zniesienie kwotowania no, cukru. No dobrze, a jeżeli e, można i... udowodnić te dumpingowe ceny, czy nie można? E, to jest bardzo e, trudne. E, no jest koszt produkcji, jeżeli ktoś sprzedaje poniżej my, kosztów produkcji. My za każdym razem zgłaszamy do e, Urzędu Ochrony e, Konkurencji i konsumentów e, tego typu działania. Jedno, co w ostatnich kontaktach z prezesem Łokiku udało mi się ustalić, to podjęcie przez Łokik zbadania właśnie łańcucha dostaw ziemniaków kapusty, paru warzyw, jak ten łańcuch e, się odbywa. Ile e, poszczególni uczestnicy łańcucha e, zarabiają na tym, e, u kogo tak naprawdę e, pozostaje, pozostaje ten główny zysk. A więc zbadamy cały łańcuch. Od rolnika e, do I, supermarketu. I, i prezes Łokiku e, zobowiązał tak, się, że, ja... że w krótkim, czasie, w krótkim dwóch, czasie, dwóch miesięcy, no bo mówi, że to jednak u nich procedura jest, e, oni muszą powiadamiać, muszą, no, po prostu stosować Ale... procedury prawne e, tego Typu badanie zrobimy, więc naprawdę i znakowanie, i kary za fałszowanie, i te działania, o których mówiłem, są podejmowane i je prowadzimy. A no panie ministrze, nieźle, że ci, którzy ja ich rozumiem, ja tak po ludzku to ich rozumiem, bo widziałem tą kapustę, byłem tam przecież na miejscu. E, e, przechowywali ją przez całą zimę, bo trzeba m, też powiedzieć sobie prawdę. To nie jest kapusta z tegorocznych zbiorów. To jest kapusta, która była przechowywana e, przez całą I zimę zima, co i, z nią i nie dało jej się sprzedać. E, a... Wjechała e, kapusta z, e, z innych krajów, w opinii e, rolników. Też badamy, na ile ona wjechała, na ile zakłóciła. Panie rynek. ministrze, a co z polskim cukrem w takim razie, bo te ceny dumpingowe, Mogą doprowadzić w którymś momencie do tego, że zagrożona będzie spółka polski cukier, czy jest takie niebezpieczeństwo, czy nie ma. Byliśmy przeciwko zniesieniu kwotowania cukru. Uważaliśmy, że rolnictwo i, i ciągle podnosimy tego typu yy, na forum unijnym tego typu stanowisko, że rolnictwo nie jest dziedziną, którą można rzucić na wolny rynek. Yy, pokazuje to cukier, pokazuje to właśnie ziemniaki, których yy, w ubiegłym roku zebrano dosyć dużo, pokazują, yy, yy, jaka usta yy, i i, i w każdym roku jakieś produkty rolne pokazują, e, że rynek tego nie jest w stanie uregulować. Niestety, jesteśmy dosyć osamotnieni w Unii Europejskiej. Nie zawsze a może, nawet państwa Europy w, y, Środkowej nas a wspierają. A może powinniśmy być bardziej osamotnieni, bo pan Michał Kołodziejczyk, ale to nie jest odosobnione zdanie, powiedział, gdybyśmy zrezygnowali z dopłat do rolnictwa, to polskie rolnictwo okazałoby się konkurencyjne. Czy to nie powinien być postulat Polski? E, no, y, ja rozumiem ten postulat, bo jeśli dopłaty mamy niższe, ciągle niższe, to lepiej, gdyby ich nie było wcale. To, to tak, tak ta teza pada. Tylko yy, otwo, otwiera się, o czym mówiłem wcześniej, yy, Komisja Europejska chce otwierać Europę. Ale zamknąć jeśli, od, się Europę... Jeśli, a, jeśli by się udało zamknąć Europę i yy, zrezygnować z dopłat, wprowadzić na to miejsce dopłaty eksportowe, które były kiedyś. Yy, Polska postulowała, gdy były negocjacje w ramach Ale to WTO, inni też zamkną yy, wtedy swoje rynki, ale dlaczego takiego postulatu no, nie ma, skoro yy, wydaje się, że to jest sensowne tak na dobrą sprawę. E, bo narzuciliśmy sobie m, bardzo wysokie koszty produkcji w Europie, wyższe. E, pewnie dzięki temu mamy te wysokie standardy jakościowe żywności e, w Europie, wyższe niż to ma Ameryka, wyższe niż ma to Azja czy, e, jak, czy jakikolwiek inna część kraju, świata. E, ale to mm, zwiększyło koszty produkcji. E, dlatego dopłaty e, mają wyrównywać różnice w kosztach produkcji. Więc ale jakby nie było tych nich, dopłat, to by konsument miał więcej pieniędzy w kieszeni, mógłby no kupować tak, droższe produkty i to, drożej sprzedawać. Pan redaktor sam powiedział: jeśli zamkniemy swoje rynki, inne państwa odpowiedzą tym samym. No ale teraz, e, Europa musi eksportować. Ale teraz. W jest... niektórych rodzajach produkcji nadprodukcji. No dobrze, ale teraz tak. Amerykanie właściwie mówią: wprowadzamy cła to i NATO, tak? Zmienia się świat i czujemy, że ten świat e, się zmienia, tak? rozmaite konflikty. Zaczyna się zamykać, zaczynają e, 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 To dlaczego to wygrywać? ma nie być polski postulat? Nie ma pieniędzy w budżecie Unii Europejskiej, zrezygnujmy z największych dopłat, bo to są dopłaty do rolnictwa, póki, zamknijmy granice. Póki co, póki co walczymy o wyrównanie dopłat. E, uważamy, że obecna propozycja Komisji A jak Europejskiej przegramy? Jest nie do przyjęcia. A jak przegramy, to co? To będziemy znowu się negocjacje męczyć przez 7 trwają, lat. Negocjacje trwają, i e, no możemy zastanawiać, się nad tego typu postulatem, ale musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji, że w niektórych rodzajach produkcji w Europie nie jesteśmy w stanie sprzedać całości produkcji rolno spożywczej musimy eksportować z Europy. Musimy z Polski eksportować te 20-30% żywności. Ale na rynek europejski głównie. 80% na rynek europejski. A Rosjanie e, mają zamknięty e, rynek e, dla polskich produktów cały czas? Dla większości polskich produktów. Niektóre się otwierają, ale dużo sprzedajemy na Białoruś. E, dużo sprzedajemy e, już coraz więcej do Kazachstanu, do innych krajów e, byłego Związku Radzieckiego. E, więc te rynki też się dla nas e, otworzyły. Panie ministrze, tyle, ile mogliśmy powiedzieć w dzisiejszym poranku, e, już żeśmy e, powiedzieli. Jest godzina 8.40 na zegarze. Bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję wizytę i w poranku. Zapraszamy na... rolników do tego, żeby chcieli zrozumieć, że jesteśmy... Otwarci, jesteśmy dla nich partnerem. A my, partnerem, pana ministr... którym, który chce rozmawiać i chce rozwiązywać problemy. Pan Ale Michał, wspólnie. Pan Michał Kołojdziejczak na pewno wysłuchał tego wszystkiego, a my pana ministra zapraszamy na Jarmark wnet, bo pan minister nigdy na Jarmarku wnet przy ulicy Platek 29 nie był. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nigdy pan nie był. Nie, nie byłem, przyznaję. Eee, a kurie, Dobrze, odwiedza ten Jarmark. Bo wa warto zobaczyć, jak tutaj chcemy. Uratuj Uratuj samego siebie to jest akcja z 2012 roku, która trwa przez tyle lat. To jest... Znam oczywiście tę akcję i bardzo ją pochwalam. To, aby Polacy kupowali produkty polskich rolników, aby kupowali polskie produkty, jest podstawą rozwoju gospodarki. I w ogóle polskie, polskie produkty. Kurier wnet, w prezencie dla pana ministra. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na zegarze godzina 8.41 Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podlaskiego był gościem poranka wnet. Radio wnet,